Halleluja! O, jest, dzieje się. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Jeszcze wiele godzin przed nami. Będziemy mieli dzisiaj super czas, więc nie będę mówił zbyt długo. Otwórzmy się na Bożą obecność, schylmy głowy, pomodlimy się i trwajmy w tej Bożej obecności, nie wychodźmy z niej. Nawet kiedy skończy się nabożeństwo, zawsze trwajmy w Bożej obecności, bo można, wiecie, z niej wyjść, albo można w niej trwać. Panie, dziękujemy Tobie za ten piękny dzień, w którym możemy się spotkać. Dziękujemy Tobie za to, że możemy dzisiaj mieć piknik, Panie, społeczność, że możemy słuchać Twojego słowa. Dziękujemy Tobie za to, że przychodzisz dzisiaj, że przyszłeś dzisiaj tutaj w czasie uwielbienia. Panie, modlę się, abyś dał nam oczy, które widzą to, co chcesz nam powiedzieć, i uszy, które słyszą. Panie, abyśmy się z niczym dobrym nie ominęli, abyś Ty był w tym wszystkim wywyższony i abyś Ty prowadził resztę tego nabożeństwa. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak jak pastor Mirek powiedział, chcemy tutaj budować kulturę Królestwa Bożego. Dlatego, że jest to bardzo ważne, bo jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. Jeżeli nie jesteś, to jest dzisiaj doskonały dzień, żeby stać się tym obywatelem. I Królestwo Boże ma swoją kulturę i swoje zasady. I pastor Mirek w ostatnim tygodniu, jak pamiętacie, poruszał różne kwestie, różne aspekty kultury Królestwa Bożego. Ja bym chciał to dzisiaj kontynuować, ale chciałbym się bardziej skupić na tym, co pastor Mirek tylko wspomniał, i to był porządek Boży, który jak najbardziej też jest częścią kultury Królestwa. Przede wszystkim przede wszystkim porządek jest wszędzie. Porządek jest w kosmosie. Widzimy, że planety to jest, wszystkie są poukładane, Ziemia się porusza w taki bardzo uporządkowany sposób. Porządek jest w naszym ciele, wszystko jest w naszym ciele uporządkowane. Porządek jest w przyrodzie, nawet u gęsi, tak jak słyszeliśmy. Wszędzie jest porządek, nawet wiecie, u diabła jest porządek. Tam nie ma miłości, ale porządek jest. I tak samo porządek jest i powinien być w Bożym Królestwie. Amen? Porządek jest i powinien być w Bożym Królestwie. Tak samo Boże struktury. Mamy Boże struktury w każdej dziedzinie tak naprawdę. Mamy Bożą strukturę w rodzinie, gdzie jest ojciec, który jest głową domu, mama, dzieci. Mamy Bożą strukturę, mieliśmy w Izraelu, gdzie był Mojżesz i różni liderzy. Struktura Boża była w przybytku, gdzie był arcykapłan, kapłani i lewici. Mamy Bożą strukturę w kościele, gdzie jest pastor, starsi i diakoni. I my, jako wierzący ludzie, jako obywatele Królestwa, musimy poruszać się w tym Bożym porządku i w tych Bożych strukturach. Amen? Amen? Amen. Halleluja. Kościół żyje. I my musimy być nie tylko słuchaczami słowa, ale wykonawcami słowa. My nie możemy przychodzić tylko do zboru, żeby czegoś tam sobie posłuchać, dobrej muzyki, dobrego słowa i później wyjść, ale my musimy być ludźmi, którzy naprawdę wykonują to, co jest głoszone tutaj z kazalnicy. Wiecie, kiedy coś nas dotyka, a na pewno coś nas dotyka, może nie całe kazanie, ale niektóre rzeczy, które Duch Święty jakby podkreśla, my musimy chodzić z tym słowem w naszym sercu. Często, kiedy Bóg mnie dotyka, coś przemawia do mnie, czy to ze Słowa Bożego, czy to z kazania, ja chodzę z tym Słowem w moim sercu, medytuję nad tym Słowem, próbuję wprowadzić to Słowo do mojego życia, żeby to też wprowadzało porządek do mojego życia. Bo wiecie, Słowo jest tutaj głoszone z kazalnicy strategicznie. To nie jest tak, że my tak sobie głosimy po prostu coś tam, żeby pogłosić, tylko my się modlimy, co mamy głosić, i my o tym rozmawiamy. Nawet wczoraj wieczorem, już tak później, zadzwoniłem do pastora Mirka i jeszcze wymienialiśmy się różnymi myślami. To, co jest tutaj głoszone, jak najbardziej jest strategiczne, bo chcemy usłyszeć to, co Bóg mówi, i przekazać to Kościołowi. I kiedy my przyjmujemy to słowo do naszego życia i na przykład odrzucamy nieprzebaczenie, otrzymujemy różne ukierunkowanie do naszego duchowego życia, to wtedy też do naszego życia jest wprowadzany porządek. Zgadza się?
Jeżeli mam nieprzebaczenie, to mam bałagan w życiu, prawda? Jeżeli mam bałagan duchowy, to mam bałagan. Ale kiedy przyjmuję ten kierunek od Boga i wprowadzam to do mojego życia, to też wprowadza porządek do Kościoła, do naszych rodzin i do naszego osobistego życia. Pamiętacie, kiedy Izrael miał chodzić dookoła Jerycha, bo Bóg im to powiedział? To też było ciekawe, bo ludzie w Jerychu czekali na Izrael, bo wiedzieli, że Izrael ma podbić Jerycho, że będą próbować podbić Jerycho, a Izrael sobie chodził dookoła Jerycha przez cały tydzień. Wiecie, to było jakieś szaleństwo. Wyobraźcie sobie to, że ludzie w Jerychu już czekają, bo nadchodzi Izrael, a Izrael chodzi sobie dookoła Jerycha. Ale to było dlatego, że Bóg im to powiedział. I powiem wam, że czasami rzeczy, które Bóg nam mówi, na pierwszy rzut oka wydają się szalone. Prawda? Dziewica będzie miała dziecko, potop zaleje cały świat, ale my nie mamy kwestionować tego, co Bóg mówi, ale po prostu powinniśmy być posłuszni. Amen? Mała dygresja. Ale chodzili dookoła Jerycha, Bóg im powiedział, żeby każdego dnia chodzili raz dookoła Jerycha, a siódmego dnia, żeby obeszli Jerycho 7 razy i pod koniec kapłani, czyli duchowi liderzy Izraela, mieli zatrąbić w trąby, a cały lud miał wydać okrzyk. I kiedy zrobili dokładnie to, co Bóg powiedział, kiedy duchowi liderzy zatrąbili w trąby, a cały lud wydał okrzyk, wtedy mury Jerycha padły. Powiem wam, że tutaj liderzy duchowi trąbią w trąby. Jest uwielbienie, które jest prowadzone. Jest słowo, które jest głoszone z kazalnicy. Ale dopiero wtedy, kiedy cały lud się przyłączy i wyda okrzyk, wtedy przyjdzie przełom. Amen? Pastor Mirek mówił w ubiegłym tygodniu, że nawet najlepszy kapitan nie dopłynie żaglowcem sam. Bo chrześcijaństwo to jest ciało Chrystusa, które razem współdziała, żeby osiągnąć jeden cel, a nie tylko liderzy, którzy stoją tutaj z przodu. Tak my stoimy z przodu, ale cały lud musi dołączyć i kiedy wszyscy dołączymy razem w jedności, to przyjdzie wielki przełom. Dlatego kiedy ktokolwiek głosi tutaj z tej kazalnicy, ja zawsze wspieram te osoby. Tym bardziej, jeżeli widzę, że komuś idzie pod górkę, a powiem wam, zdradzę wam tajemnicę, każdemu zawsze komuś czasami, czy raczej czasami zawsze komuś idzie pod górkę. To nie było intencjonalne. Czasami tak jest, że po prostu nie idzie. Są jakieś, wiecie, duchowe blokady albo mamy słabszy dzień, tak jak pastora Mirka dzisiaj boli głowa. Czasami jest trudno. Czasami jest trudno, ale powiem wam, że my musimy siebie wspierać i kiedykolwiek, ktokolwiek stąd głosi, ja zawsze w duchu się modlę, wspieram, mówię amen, żeby to namaszczenie płynęło. Kiedy jest uwielbienie, kiedy grupa uwielbienia tutaj prowadzi uwielbienie, to ja zawsze wspieram. Uwielbiam całym moim sercem, żeby Bóg przede wszystkim był uwielbiony, ale także, aby ich wesprzeć duchowo. Amen. Pierwszy Koryntian, 14 rozdział, przeczytamy 33 i 40 werset. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Werset 40, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Kontekst tych wersetów jest taki, że ten cały rozdział mówi o darach duchowych i apostoł Paweł mówi o tym, że kiedy Bóg nas używa w różnych darach duchowych, to też musi być wszystko w Bożym porządku. To nie może być tak, że używamy te dary duchowe i to wszystko jest takie chaotyczne. I powiem wam, że my mamy wzniecać ogień naszego osobistego przebudzenia i wzniecać ogień w Kościele jak najbardziej, aby ten ogień był coraz większy. Ale powiem wam, że to nie może być taki dziki ogień w ognisku, który spowoduje, że spali ci się cała chałupa. My mamy wzniecać ten ogień, ale on ma być w Bożym porządku i w Bożych strukturach. To ma być takie wielkie ognisko, które jest obłożone kamieniami. Amen? Czyli w środku Bożych struktur i według Bożego porządku.
Bo jest pełno ludzi w chrześcijaństwie, którzy pod hasłem "tak mnie Duch Święty prowadzi" łamią wszelkie zasady Królestwa Bożego. Tak jest. I tak my mamy wzniecać ten ogień i tak Duch Święty ma nas prowadzić, ale Duch Święty nigdy nas nie prowadzi do tego, aby łamać zasady Królestwa. I ten ogień, i to Boże namaszczenie, i ta Boża moc ma być według Bożych struktur i w Bożym porządku. Ale jest też druga skrajność, bo często w imieniu struktur i porządku ludzie zasypują ten ogień kamieniami. Wiecie, o czym mówię? Tworzymy takie struktury i taki ludzki porządek, nie Boży porządek, który tak naprawdę gasi ten ogień Ducha Świętego. My nie mamy gasić ognia Ducha Świętego, ale mamy go wzniecać, ale jak najbardziej on musi funkcjonować w Bożym porządku. I są rzeczy, które są jawnym brakiem porządku. Na przykład kiedyś byłem w takim jednym zborze jako gość i pastor zaczął coś mówić, jakaś kobieta z tyłu zaczęła się tak głośno modlić, że nie słyszałam w ogóle, co ten pastor mówił. Pastor wziął mikrofon, chciał coś przekazać, a jakaś kobieta była w takim natchnieniu, że tak krzyczała za mną, że nie miałam pojęcia, co ten pastor mówi. To jest brak porządku. Jest napisane, że duchy proroków są poddane prorokom. Ty możesz kontrolować to, czy się modlisz, lub czy prorokujesz, lub czy się modlisz na językach. I jeżeli pastor ma coś ważnego do przekazania, to musisz siebie kontrolować. To jest jawny brak porządku. Tak samo to, o czym mówił pastor Mirek w ubiegłym tygodniu. Spóźnianie się. Notoryczne spóźnianie się i wchodzenie w czasie uwielbienia i tak dalej jest brakiem porządku. To jest bałagan. I wiadomo, że są czasami takie wyjątki, gdzie coś się wydarzyło i się spóźniliśmy, a chcemy być w kościele i Bóg to rozumie i jak najbardziej my też to rozumiemy, każdemu to się zdarza, a jeżeli my się notorycznie spóźniamy i wchodzimy w trakcie uwielbienia, to po pierwsze nie mamy szacunku do Bożego ludu i do Boga przede wszystkim, ale też to jest bałaganem. Bo zaczyna się uwielbienie Króla Królów i Pana Panów, a ktoś sobie notorycznie przychodzi później. Mówię jeszcze raz o takich ludziach, którzy się notorycznie spóźniają. Brak szacunku i jest to bałaganem. Ale powiem wam, że jest też głębszy bałagan często i to są rzeczy duchowe, tak jak na przykład brak jedności w czasie uwielbienia, w czasie nabożeństwa. Bo jeżeli jest uwielbienie i my się wszyscy razem łączymy w duchu, czy przynajmniej część ludzi łączy się w duchu i mamy jeden kierunek i czujemy, jak Duch Święty to prowadzi i odbieramy coś od Boga, a jakaś inna grupa w Kościele w ogóle się nie łączy w duchu i nie idzie w tym samym kierunku duchowym, to powiem wam, że jest to duchowym bałaganem. No bo jedni ludzie słuchają tego, co Duch Święty mówi i odbierają to, co On chce powiedzieć, a druga grupa ludzi tego nie robi, więc może fizycznie to wszystko pięknie wygląda, ale duchowo jest to jednym wielkim bałaganem, a Bóg nie chce bałaganu, Bóg jest Bogiem porządku. Amen? Może taki trudniejszy temat, no ale amenować można, prawda? Wiecie, ja wiem, że będziemy tacy bardziej dojrzali, kiedy będziemy mówić amen na te niewygodne prawdy, prawda? Bo powiem wam, że nie chodzi o wygodę, ale chodzi o zmianę. I zmiana nigdy nie jest wygodna. Jeżeli chodzi o kulturystykę, czy o cokolwiek, żadna zmiana nie jest wygodna, ale ona jest dobra. W Mateuszu 21 rozdziale, wersety 12 do 15, nie będziemy tego czytać, ale wam trochę o tym powiem. Czytamy, że Jezus wszedł do świątyni i powywracał stoły i zrobił tam porządek. I w następnym wersecie jest napisane, że przyszli do Niego chorzy i zaczął ich uzdrawiać. I w następnym wersecie po tym jest napisane, że małe dzieci zaczęły wołać Hozanna. Widzimy tutaj piękną symbolikę tego, że najpierw musi przyjść Boży porządek, potem przychodzi do tego moc ponadnaturalna, a potem są małe dzieci, które wołają Hozanna, czyli ludzie, którzy się na nowo naradzają i przychodzą do Pana. To się wszystko zaczyna z Bożym porządkiem. Boży porządek, przychodzi do tego moc ponadnaturalna, a kiedy jest namaszczenie i Boża obecność, to wtedy Bóg daje nowych ludzi, którzy przychodzą do Kościoła i się nawracają.
Bo powiem wam, że Bóg nie będzie przydawał ludzi do bałaganu. Bo Bóg jest Bogiem porządku i On nie jest w stanie błogosławić bałaganu. I czasami w niektórych miejscach ludzie się nie nawracają, dlatego że po prostu jest bałagan. Bóg nie może pobłogosławić bałaganu. Bóg błogosławi porządek i dlatego pierwszą rzecz, którą Jezus zrobił, to było wprowadzenie porządku. Wtedy zaraz potem przychodzi moc ponadnaturalna i ludzie się nawracają. W Łukaszu 9 rozdziale czytamy o tym, jak Jezus nakarmił 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I to jest ciekawe, że zanim zaczął mnożyć ten chleb, to jest napisane, że kazał im usiąść w grupach po 50 osób. Boży porządek. I wtedy dopiero zaczął mnożyć chleb. Chleb w symbolice to jest Boże Słowo, a mnożenie chleba to jest dawanie nowych objawień. I powiem wam, że jeżeli nie będzie najpierw porządku, to Bóg nie będzie dawał nam nowych objawień ze Słowa Bożego, czyli głębszego zrozumienia Słowa Bożego. To wszystko zaczyna się z Bożym porządkiem. Pierwsza rzecz, którą Jezus tam zrobił, to powiedział, żeby był Boży porządek. Kiedy budowano przybytek Mojżeszowy i zbudowano go dokładnie według Bożych instrukcji, to wtedy Boża chwała wypełniła ten przybytek. Najpierw był porządek, najpierw były Boże struktury, które były dokładnie według Bożych instrukcji i do tego przyszła chwała Boża. Jeżeli chcemy chwałę Bożą w tym Kościele, to pierwsza rzecz, którą musimy mieć, to jest porządek i Bożą strukturę. Nie ludzką strukturę, Bożą strukturę, która może to przygotować wszystko, aby przyszła Boża chwała. I tak samo jest w naszym osobistym życiu. Nie możesz chodzić w namaszczeniu, jeżeli masz bałagan w swoim życiu. To ciebie zniszczy. Musisz najpierw mieć Boże struktury w swoim życiu, ukształtowany charakter, mieć rzeczy poukładane i wtedy może przyjść do twojego życia namaszczenie Ducha Świętego i Bóg będzie ciebie używał. I to, że ktoś kiedyś był w jakiejś fałszywej strukturze, bo jest wiele fałszywych, niebożych struktur, to nie znaczy, że teraz nie ma struktur. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy mieli jakieś złe doświadczenie z jakąś strukturą, ale często właśnie tacy ludzie idą w drugą skrajność i mówią, że w ogóle nie ma struktur i nie ma porządku. Nie. To, że było coś fałszywego, to nie neguje tego, że jest coś też prawdziwego. I w Bożym Królestwie jak najbardziej jest Boży porządek i są Boże struktury. I ludzie, którzy nie lubią Bożego porządku i Bożych struktur, są po prostu buntownikami. I nie ma innego sposobu, żeby to powiedzieć. Wiem, że to jest taka mocna prawda, ale nie ma innego sposobu, żeby to powiedzieć. Jeżeli nie akceptujesz Bożych struktur, podkreślam, nie ludzkich, Bożych struktur, Bożego porządku, to po prostu chodzisz w duchowym buncie. Halleluja. I Bóg ustanowił autorytet w Kościele, żeby też był porządek. Pastor Mirek też o tym mówił w ubiegłym tygodniu. I bardzo właściwie podkreślił, że to nie jest taka dyktatura, ale to musi być prowadzone w miłości, ale jak najbardziej porządek musi być, prawda? W Hebrajczykach 13:17 czytamy tak. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Po pierwsze, tutaj chodzi o duchowych liderów. Skąd to wiemy? Bo jest napisane, że oni czuwają nad duszami waszymi. Biblia mówi o różnych rodzajach autorytetu, ale wyraźnie tutaj jest napisane, że chodzi o duchowych liderów. Ja mam takie pytanie dla ludzi, którzy nie należą do żadnej wspólnoty. Jak oni wykonują to tutaj przykazanie, jeżeli nie mają duchowych liderów? Bo to wiecie, to nie jest jakaś opcja, tylko to jest Boże przykazanie, żeby być poddanym pod autorytet, żeby mieć jakiś duchowych liderów. I teraz pytanie dla wszystkich ludzi, może nas oglądasz przez online, jak wypełniasz, wykonujesz to Boże przykazanie, jeżeli nie masz duchowych liderów w swoim życiu? I powiem wam, że poddanie pod autorytet to nie są głupie uśmiechy, ale to zawsze się dzieje na poziomie serca.
Zobaczcie, Nowy Testament mówi, że jeżeli ktoś ma nienawiść w swoim sercu, to jest kim? Kto wie? Mordercą. Jeżeli ktoś cudzołoży w swoim sercu, to jest cudzołożnikiem. A jeżeli ktoś ma bunt w swoim sercu, ale się głupio uśmiecha, no to i tak jest buntownikiem, dlatego że w Nowym Przymierzu Bóg najbardziej patrzy na nasze serce. Bóg nie patrzy na nasz ubiór, chociaż ładnie się ubieramy, kiedy przychodzimy do zboru i to jest dobre, ale Bóg w tym wszystkim najbardziej patrzy na nasze serce. Więc kiedy mówimy o poddaniu pod jakikolwiek autorytet w naszym życiu, musimy pamiętać, że to zawsze się dzieje na poziomie serca. I my możemy się nie zgadzać z naszymi liderami, możecie się czasami z nami nie zgadzać i to jest absolutnie w porządku, ale my zawsze musimy naszych liderów szanować. Możemy się nie zgadzać, to jest okej, ale musimy szanować. Nie będę wyciągał dzisiaj tego wersetu, pastor Mirek go chyba czytał w ubiegłym tygodniu, właśnie o tym, żeby mieć szacunek dla liderów. Możemy się nie zgadzać, ale musimy szanować. I tak jak zawsze mówimy, ja zawsze widzę, kiedy, czy ktoś jest z nami połączony w jedności, nie po tym, czy się z nami zgadza, czy nie zgadza, bo zawsze w czymś się nie będziemy zgadzać i to jest absolutnie okej, ale po tym, w jaki sposób ta osoba się z nami nie zgadza. Czy możemy w miłości i w pokorze o tym rozmawiać, czy ta osoba się buntuje, robi awanturę i nas potem obgaduje, bo się z nami nie zgadza. Nie chodzi o to, czy my się we wszystkim zgadzamy, ale w jaki sposób my się nie zgadzamy. I zanim będziemy narzekać i obgadywać ludzi w Kościele, dlatego że coś nam się nie podoba, ja osobiście proponuję modlić się o tę sytuację. Jeżeli nam się coś nie podoba, jakiś brat, siostra, pastor, jeżeli coś jest nie tak, to zamiast obgadywać, zamiast narzekać, idźmy na kolana i się módlmy, aby Bóg to wyprostował. Amen? To jest właściwa postawa. Nie gęgać, tak? Gęgać. Nie gęgać gdzieś tam z tyłu, ale modlić się. Jeżeli widzimy jakieś słabości u ludzi, to są nasi bracia, nasze siostry, to jest, jesteśmy jedną drużyną, powinniśmy się modlić, aby Bóg te rzeczy prostował, aby Bóg wzmacniał, aby Bóg dawał właściwe poznanie, jeżeli jesteśmy przekonani, że naprawdę nawet w czymś ktoś lekko błądzi. I powiem wam, że jeżeli my nie będziemy szanować autorytetu, jakikolwiek, bo są różne autorytety w naszym życiu, nie będziemy dzisiaj się w to wgłębiać, to ludzie też nie będą szanować naszego autorytetu. Jeżeli ty nie szanujesz autorytetu, to twój autorytet nie będzie szanowany. To jest nic innego jak prawo siania i zbierania. I niektórzy ludzie, nie mówię, że to jest każdy przypadek, ale niektórzy ludzie mają dzieci, które się ich nie słuchają i to jest dlatego, że oni się nie słuchają swojego szefa, swojego pastora, swojego męża i tak dalej. I teraz pastorze, co mają moje dzieci wspólnego z Kościołem? Mają to wspólnego, że jeżeli ty wszędzie siejesz bunt, to jaki plon myślisz, że będziesz zbierać? Jeżeli chodzę i sieję bunt, to jaki plon będę zbierał w moim życiu? To ma to wspólnego, różne dziedziny naszego życia. I jeżeli my nie będziemy uznawać autorytetu, to powiem wam, że nasz autorytet też nie będzie uznawany. I autorytet też jest w naszym życiu po to, dla bezpieczeństwa. Żeby nas wypuścić do służby we właściwym czasie. Bo powiem wam, że jeżeli ktoś będzie wypuszczony do jakiejś służby w niewłaściwym czasie, to siebie zniszczy i porani innych ludzi, dlatego że wpływ działa w dwie strony. Albo będziesz błogosławieństwem dla wielu, albo zranisz wielu. I właśnie autorytet w naszym życiu ma rozpoznać obdarowanie i wypuścić tą osobę we właściwym czasie. Nie za wcześnie, nie za późno, ale we właściwym czasie. Autorytet w naszym życiu jest dla naszej ochrony. Autorytet też w naszym życiu wprowadza korektę. Jeżeli ktoś jest w grzechu, żyje w grzechu, tutaj w Kościele, to będzie miał z nami rozmowę. Dlaczego? Dlatego, żeby ratować tą osobę. Nie dlatego, żeby tą osobę potępić, żeby okrzyczeć tą osobę, ale po to, aby ją ratować. Po to jest autorytet. Autorytet jest w naszym życiu dla naszego dobra i bezpieczeństwa. I Bóg przekazał Adamowi,
żeby nie jadł z drzewa poznania dobra i zła. Nie wiem, czy wiecie, ale w Biblii jest napisane, że Bóg nie przekazał tego Ewie, ale przekazał to tylko Adamowi. Skąd wiem? Bo przekazał to Adamowi, zanim Ewa w ogóle istniała. I Bóg dał to słowo Adamowi, dlatego że Adam był głową rodziny. Adam był liderem. Adam później przekazał to słowo Ewie, Ewa zwątpiła w to słowo i została zwiedziona. I powiem wam, że niektóre słowa przychodzą tylko do pasterza lub do grupy liderów. Dlatego, że oni mają od Boga zadanie do wykonania, mają odpowiedzialność i niektóre rzeczy przyjdą tylko do niektórych ludzi. Niektórzy ludzie nawet nie są wystarczająco dojrzali, żeby niektóre objawienia przyszły do ich życia. Nie każde słowo przychodzi do całego zboru. Wiecie o tym? Niech ktoś coś powie, tak cicho jest dziwnie. Halleluja, cokolwiek. Nie wiem, ja nie lubię, jak jest za cicho. Wiecie, to mi tak coś... Lubię, jak coś się dzieje. Musi coś się dziać. Co jakiś czas. Wiecie, że słowo nie przyjdzie do każdej osoby w zborze. Przecież są ludzie, którzy się wczoraj nawrócili. Oni nie są w stanie unieść wagi tego słowa. Więc nie zawsze słowo przyjdzie do każdego. Czasami ono przyjdzie tylko do pastora przełożonego, czasami przyjdzie do grupy liderów, czasami rzeczywiście przychodzi do całego zboru. Różnie to bywa, ale my też musimy naszym liderom zaufać. My musimy naszym liderom zaufać. Ja nie mówię tutaj o jakimś ślepym zaufaniu, żebyśmy poszli za nimi w grzech, ale mówię o zaufaniu, jeżeli chodzi o wizję i kierunek zboru. I my nie zawsze musimy wszystko rozumieć. Bo powiem wam sekret, nie wszystko zawsze zrozumiemy. Niektóre rzeczy zrozumiemy dopiero po jakimś czasie. I nie musimy zawsze wszystkiego rozumieć, ale jak najbardziej możemy liderom zaufać, żeby iść w tym kierunku, który Bóg daje Kościołowi. Kiedy Izrael walczył z Amalekitami, to jest napisane, że Mojżesz wszedł na górę i miał podniesione ręce i kiedy ręce były podniesione, to Izrael wygrywał, a kiedy one opadały, to Izrael przegrywał. Dziękujcie Bogu za liderów, którzy mają podniesione ręce do Boga. Amen. Kiedy nasze ręce są podniesione, kiedy my będziemy się modlić, trwać blisko Pana, to będziemy chodzić w zwycięstwie. Ale kiedy jego ręce osłabły, to jest napisane, że tam na tej górze był z nim Hur i Aaron i oni wzmacniali, podtrzymywali jego ręce. I powiem wam, że oni byli tam wywyższeni z Mojżeszem na tej górze nie po to, aby tam pięknie wyglądać i mówić, że jesteśmy wywyższeni, ale byli tam po to, aby wspierać swojego lidera. I tak Bóg nas wywyższa, bo kiedy stajesz się jakimś liderem, czy otrzymujesz jakąś służbę, jest to jakąś formą wywyższenia, ale nie jesteś wywyższony na tej górze po to, aby pięknie tam wyglądać i teraz mówić, że jesteś liderem, ale po to, aby wspierać swojego lidera i wspierać tę wizję. Amen? I każdy musi znać swoje miejsce. Wiecie, ja mam ludzi, którzy są pode mną i mam ludzi, którzy są nade mną i ja znam swoje miejsce, to jest miejsce, które Bóg mi wyznaczył i to jest miejsce błogosławieństwa, bo to jest według Bożego porządku. I ja nigdy nie chcę wychodzić poza swoje miejsce. Ja swoje miejsce znam w Królestwie Bożym. Wiem, że jest autorytet nade mną i wiem, że są ludzie, których ja prowadzę. Bo kiedykolwiek wychodzimy z tego miejsca, które jest na dany sezon wyznaczone przez Boga, to wchodzimy w bałagan i nie chodzimy według Bożego porządku. I my musimy się poruszać według zasad Królestwa Bożego. My musimy się poruszać według zasad Królestwa Bożego. I często jest bałagan w różnych kościołach, często jest bałagan w życiu wielu ludzi i to jest dlatego, że oni nie prowadzą swojego życia według Bożego porządku i Bożych struktur. To jest sposób działania, który Bóg wybrał. Bóg ma swój system i nie możemy, tak jak wiele razy to mówiłem, poruszać się w Królestwie Bożym nielegalnie, tak jak jacyś piraci drogowi, którzy w ogóle nie patrzą na znaki. Kiedy się poruszamy w Królestwie Bożym, to jedyny właściwy sposób poruszania się to jest według Bożych struktur i Bożego porządku. W liście Tytusa 1:5 jest napisane,
Apostoł Paweł mówi: pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. Abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. I ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Uporządkujmy rzeczy w naszym życiu. Amen? I każdy ma coś do uporządkowania. Ja teraz nie mówię tylko o duchowych rzeczach. Ja teraz mówię o każdej dziedzinie naszego życia. Ja mówię o twoim zdrowiu, ja mówię o twoim odżywianiu, ja mówię o twoim małżeństwie, ja mówię o twoich dzieciach, ja mówię o twojej służbie, ja mówię o twoim życiu modlitewnym. Są różne dziedziny naszego życia i my zawsze według prowadzenia Ducha Świętego musimy wprowadzać Boży porządek, bo kiedy jest Boży porządek, tamto Bóg będzie błogosławił i w tym porządku Bóg będzie działał. Ja wiem, że ja muszę cały czas robić porządek w moim życiu, bo jest to procesem. To nie jest tak, że ktoś się nawraca i nagle ma niesamowity porządek. Jest to procesem, że robimy porządek w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszym małżeństwie, w naszej służbie, w kościele robimy porządek. W różnych dziedzinach musimy cały czas słuchać i Ducha Świętego, czuć Jego prowadzenie i kiedy On nas do czegoś prowadzi, musimy ten porządek wprowadzać. Jak wielu ludzi słucha to, co Bóg mówi tutaj z kazalnicy, bo Bóg mówi, ale nic z tym nie robimy. I cały czas w życiu mamy bałagan. I problem w małżeństwie, który się ciągnie 20 lat. I cały czas jestem letni i muszę ponownego rozpalenia przez ostatnie 10 lat. I cały czas ten sam bałagan przez wiele lat. Bóg nie chce, abyśmy trwali w bałaganie, ale abyśmy strategicznie się poruszali według tego, co Duch Święty nam pokazuje, abyśmy wprowadzili Boży porządek, a kiedy będzie Boży porządek, to będzie tam Boże błogosławieństwo i Bóg będzie tam działał. I mówię to dlatego, że chcę, żeby Bóg działał w tym zborze, chcę, żeby Bóg działał w twojej rodzinie i chcę, żeby Bóg działał w twoim życiu. Ale wiem jedno, bez porządku Bożego nie ma Bożego działania. I tak jak powiedziałem, to nie jest jednorazowy ruch, ale to jest proces i musimy działać, kiedy Duch Święty nam niektóre rzeczy podkreśla. Może dzisiaj podczas tego kazania Duch Święty podkreślił tobie nawet jedno zdanie. Weź to zdanie, weź je do swojego serca, medytuj nad tym, co Bóg do ciebie mówi i zacznij to wprowadzać do swojego życia. To jest podstawą, to jest fundamentem. Boży porządek. Jeżeli chcemy wzrostu w tym kościele, jeżeli chcemy wzrostu w naszej rodzinie, jeżeli chcemy osobistego wzrostu, to musimy tworzyć ten fundament, na którym Bóg będzie budował. Bóg nigdy nie buduje drugiego piętra bez parteru. Upewnij się, że wszystko jest uporządkowane, a kiedy będzie wystarczająco uporządkowane, to wtedy Bóg powie, idziemy do następnego kroku. Nie czekaj na krok trzeci i czwarty, jeżeli nie zrobiłeś pierwszego i drugiego. Nie szukaj jakichś proroctw u proroków czy nie wiadomo czego. Po prostu zrób to, co już Bóg kiedyś tobie powiedział. I odczuwam, że są tu osoby, którym Bóg już wcześniej coś mówił, a jeszcze tego nie zrobiliście. I powiem wam, że Bóg nie da wam następnego kroku, jeżeli nie zrobicie tego, co już Bóg wam powiedział. Dla niektórych ludzi może to być powrót do tego, co Bóg dawno temu wam powiedział. Trzeba te rzeczy zrobić, trzeba te rzeczy pozałatwiać, trzeba wprowadzić Boży porządek i kiedy jesteśmy wierni i kiedy jesteśmy posłuszni, wtedy Bóg mówi, idziemy dalej. Amen? A Bóg chce, żebyśmy poszli dalej. Bóg ma więcej dla nas. Bóg nie chce, żeby Jego dzieci się zatrzymywały. Bóg chce dać nam większe rzeczy i dlatego te rzeczy głosimy, żeby wprowadzać tutaj prawdziwą kulturę królestwa. Bo kiedy będzie kultura królestwa, to będzie atmosfera królestwa. A kiedy jest atmosfera królestwa, to przyjdzie przebudzenie. A my jesteśmy głodni przebudzenia, prawda, pastorze? My jesteśmy głodni. My nie chcemy się zatrzymać na tej grupie ludzi. My wierzymy, że Bóg chce zbawić to miasto. My nie chcemy tylko tej samej miary Bożej obecności. My jesteśmy przekonani, że Bóg ma dla nas więcej. I dlatego musimy wprowadzać Boże zasady. Więc nie omiń się z tym, co Bóg chce zrobić.
Nie omiń się z tym, co Bóg chce zrobić, bo niestety, jeżeli część ludzi to wprowadzi, a ty nie, to oni w to wejdą, a ty się z tym ominiesz. To nie jest Bożą wolą, bo Bóg chce, żebyśmy wszyscy w to weszli. Ale niestety, jeżeli niektórzy będą biec, jeżeli niektórzy będą wprowadzać zmiany, a inni tych zmian nie będą wprowadzać, to tamci się ominą z tym, co Bóg chce zrobić. A ja chcę wziąć pełnię. Ja chcę wziąć pełnię. Więc powstańmy. Będziemy wchodzić teraz w uwielbienie. Ale tak mam na sercu, abyśmy przez chwilę skupili się na tym, co powiedziałem. Żeby naprawdę mieć taką postawę, że kiedy będziemy słyszeć Słowo tutaj z tej kazalnicy lub kiedy będziemy czytać Słowo Boże w domu, to żebyśmy naprawdę, kiedy jakieś Słowo nas dotyka, żebyśmy chodzili z tym Słowem. Żeby coś się zradzało w nas. Żeby to Słowo wykonywało pracę, żeby to nie było tak fajne kazanie i zaraz o tym zapominamy, ale żeby to było Słowo, które w nas pracuje i które stopniowo wprowadzamy do naszego życia. Nawet dzisiaj, jeżeli coś Ciebie dotknęło, nawet jedno zdanie lub jedno słowo z tego kazania, bo to nie musi być całe kazanie, które Ciebie dotyka, to czasami jest nawet tylko jedna część. Zrób coś z tym. Nawet teraz zawołaj do Pana i podejmij niektóre decyzje, że kiedy wrócisz do domu, uporządkujesz to i tamto. Żebyś nie był człowiekiem, tak jak mówi Słowo Boże, który patrzy w lustro i odchodzi i zapomina, jak wyglądał. Ale żebyśmy patrzyli w to lustro Słowa Bożego, jeżeli widzimy jakieś brudy, jeżeli widzimy jakieś niedoskonałości, żebyśmy nad tym pracowali, co umożliwi Duchowi Świętemu pracę w naszym życiu. Teraz wejdźmy w uwielbienie. Uwielbijmy Pana, ale też myślmy o tym, co powiedziałem. Pozwólmy, aby to Słowo wykonało swoją pracę. Hallelujah.